O tym, co dzieje się na rynku metali, będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od rud żelaza, bo one są najdroższe od 2013 roku. Skąd taka dynamika cen? Oczywiście jest to naprawdę bardzo interesująca sytuacja, która ma miejsce na koniec tego roku. Rudy żelaza w Chinach wzrosły nawet do poziomu $160 za tonę, co jest najwyższym poziomem od 2013 roku. Jest to związane z kilkoma czynnikami, bo oczywiście rudy żelaza były w tym roku dosyć tanie, znajdowały się nawet na poziomie $80 za tonę, więc mamy, można powiedzieć, nawet 100% wzrost od dołka tegorocznego. Jest to związane oczywiście z tym, że jest to bardzo popularny surowiec w Chinach, jest on potrzebny do budowy oczywiście wielu rzeczy, przede wszystkim oczywiście jeżeli chodzi o nieruchomości. No i mamy oczywiście odbicie ożywienia gospodarczego w Chinach, co rzutuje na to, co dzieje się na rynku miedzi, ale również na rynku właśnie rud żelaza. Dosyć mocno zostały ograniczone zapasy tego surowca w ostatnim czasie. I dodatkowo również zawirowania, co ciekawe, pogodowe, które prowadzą do zamknięcia niektórych portów, więc mamy ograniczenia w dostawach rud żelaza. Niemniej pojawiają się ostatnio głosy właśnie w chińskich stalowniach, że ceny są zbyt wysokie i proszą władze o zbadanie tej sytuacji, bo oczywiście przy tak wysokich cenach może się po prostu nie opłacać w dalszym ciągu produkować stali, co mogłoby oczywiście zagrozić potencjalnemu wzrostowi gospodarczemu w Chinach. Niemniej bardzo dużo instytucji finansowych, w tym na przykład Goldman Sachs, wskazuje na to, że wzrosty na tym rynku prawdopodobnie utrzymają się w przyszłym roku. Jakie metale drożeją najbardziej w grudniu? Jeżeli chodzi o metale, no to przede wszystkim są to metale przemysłowe. No, na pierwszy rzut rzuca się oczywiście miedź, jest to również cynk czy nikiel. W tyle oczywiście pozostają surowce, metale szlachetne, natomiast oczywiście zarówno złoto, jak i srebro odrabiają ostatnie straty. Przede wszystkim jakby tutaj trzeba zwrócić uwagę na srebro, które drożeje wraz z miedzią, ze względu na to, że są to dosyć połączone ze sobą rynki, ze względu na to, że miedź wydobuje się razem ze srebrem. Złoto na rekordowym poziomie $2000 za uncję, realne? I kiedy? Jeżeli chodzi o przyszły rok, spodziewałbym się tego, że jest duża szansa na to, że złoto powróci powyżej $2000 za jedną uncję. Jest to powiązane oczywiście z tym, że przyszły rok powinien być rokiem słabszego dolara. Mamy działania ze strony Rezerwy Federalnej w postaci ogromnego dodruku pieniędzy. Prawdopodobnie przyszły rok również przyniesie dosyć duże luzowanie fiskalne ze strony amerykańskiego rządu, więc tego pieniądza na rynku będzie naprawdę dużo, co w historii pokazuje, że są to momenty, kiedy złoto powinno drożeć i oczywiście ta duża ilość pieniądza to oczywiście też potencjalnie wyższa inflacja, a ochroną przed inflacją jest między innymi złoto. O tym, co dzieje się na rynku metali, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję, również pozdrawiam.